Siema, siema, SnowRunnerzyści, witam bardzo serdecznie, cześć, cześć, yo, yo. Słuchajcie, SnowRunner i mam teraz, kończę misję, gdzie mam dostarczyć paliwo, materiały eksploatacyjne i pustaki na wyspowe jezioro. No i słuchajcie, tutaj ogólnie to chyba będę jechać tutaj trasą przez wyspę. I tam mam nadzieję, że się troszeczkę przytankuję po drodze, bo tajga ma ile? 221 litrów. Na wyspowym jeziorze mam tam... mam tam jeszcze troszkę w jakiejś cysternie chyba. Więc jak coś, to będę w stanie albo... Nie wiem, czy tutaj na wyspie Drummond coś mi nie zostało. Więc będę musiał tam skoczyć. A czy tutaj, wiecie, no... Lepiej by było mi, tak prawdę mówiąc, tutaj na mapie w prawą stronę pojechać i od razu na wyspowe jezioro. Ale jak już tutaj jestem tak blisko, to przez Drummond, Drummond jest małą mapą, to przejadę przez Drummond. Dobra, pyk, jestem. Dobra, 214 litrów jeszcze mam. No i zobaczmy, zobaczmy, bo tu jest kawałek przez mosty. Z most, potem jeszcze z dwa mosty i... Ja tu ogólnie to najchętniej to bym cały czas na czwórce leciał, ale... No właśnie tam z tyłu, patrzcie, ta moja przyczepa, co ona wyprawia, nie? Czwórka jest, czwórka. O. No, zaraz będzie trzeba tutaj pyknąć sobie wysoki bieg, bo zobaczcie, troszkę takiej... gravel, czyli troszkę taki ten... I zobaczcie, już spadł na jedynkę, o jeny! Dawaj, na wysoki. Tajga tutaj, no w poprzednim odcinku już dużo często to wspominałem. Ona na tym silniku, no ma problemy, ma problemy. Dlatego następny rejon, gdzie sobie pojadę, to będzie Tajmir. Alaska też fajna, ale Tajmir z tego względu, że tutaj sobie zupgrade'uję Tajgę na maksa. W zasadzie bym mógł Forda 750 wrzucić na Tajmir i sobie pojeździć po tę modyfikację, tylko że tam niektóre modyfikacje są no są za bramą, która jest zablokowana, więc i tak bym musiał tam przerzucić jedną ciężarówkę, żeby odblokować wszystkie bramy. No i tak, żeby tu zrobić parę kontraktów, już jechać tam na ten, to nie, to zrobię po prostu tak, że skończę Michigan i dopiero na Tajmir, nie? W ogóle jestem ciekaw, jak mi tu czasówki pójdą. Dobra, tu coś przyspieszy? Nie, trójka i stoi. O jeny! 168 litrów. Jak coś, to najwyżej się zatankuje tutaj. Chociaż nie, bo tam jest zaraz, jak przez bramę przeskoczę, tam będzie przyczepa. A jak coś, to mam tam Forda 750, mam dwie ciężarówki. Dobra, zobaczmy, czy on tutaj... Teraz nie pamiętam, czy ja tutaj z tej cysterny wszystko przelałem? Oj, oj. Problemy. Nie no, ta tajga na tryb trudny jest bomba, ale no... Ewidentnie trzeba ją tutaj zupgrade'ować. Bo tutaj zaletą tajgi w porównaniu do
azowa. No ma gorsze spalanie od azowa, ale jest szybsza i to jest duża zaleta, bo azow strasznie jest wolny, no strasznie. Pierwszy. Jest. Elegancko. No tak, bo ja pamiętam właśnie, że ja z Wyspowe Jezioro zabrałem cysternę, tam było chyba 3000 litrów, bo tam jeszcze zlewałem z innych cystern. I tutaj sobie dopełniłem do maksa i jeszcze zostało, no i dobrze wyszło. Dobrze idzie, tylko dobrze chyba jest na tym wysokim biegu jechać, bo jak tutaj wywalę, to znaczy wydaje mi się, że tajgą się nie wywalę, ale jak ta przyczepa mi poleci na czymś, to chociaż nie, dobra, okej, ja tu mam chyba coś z dźwigiem, ja mam tutaj azowa z dźwigiem. Mam tu azowa z dźwigiem. W razie czego to misja ratunkowa będzie, nie? Tu mam jeszcze z dźwigiem, patrzcie, tu Paystara. Jeden, drugi na full podkorek zatankowany. No i dobra, już prawie jestem, ale tu pojechałem drogą, a tutaj ta droga jest taka nie za fajna. Pojadę tu bardziej po większym błocie, bo tutaj drzewko by mnie zblokowało, ale oj, drzewko mi nie zblokowało, ale błotko tak. No fajne błotko tu jest. Okej, i mamy to dostarczyć tutaj. Aha. Czyli pierwsza w lewo. No, to już naprawdę bardzo mało mi to na tym rejonie Michigan zostało. Bardzo, bardzo mało. Już mogę wyłączyć sobie. Ej, ej. Patrz, jak zawieszenie pracuje, nie? No już blisko. Ciekawe, ile będzie za ten kontrakt. I w ogóle, czy to będzie ostatni etap tego kontraktu? Bo już nie pamiętam. Super zamówienie.
Dobra, tu można jechać tak, albo tam w lewo, albo tu w prawo. Ja wolę pojechać tu w prawo, bo lepsza droga jest. No dawaj, 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 no już dwa kroki mam. Rzut beretem. Trochę szybko, ale widzicie, na wysokim biegu uszkodzenia było bez uszkodzeń, na szczęście. Ale fajnie te opony, te zawieszenie pracuje. No, podoba się. Wszystkie ciężarówki mam tu gdzieś tutaj porozmieszczane. Mało mi zostało ciężarówek tam na zaporze. Etap Czarna Rzeka i wyspa Drummond. Metalowe belki, płyty betonowe, paliwo, części zamienne do pojazdów. A ja tu mam tutaj dobre. To wyspa Drummond mogę zawieźć od razu metalowe belki. Dobra. Jedno, jak miałbym gdzieś tutaj jeszcze płyty betonowe, no nie mam. Dobra, to chociaż może zawiozę te metalowe belki po drodze. Czarną rzekę, części zamienne do pojazdu, paliwo. A ja będę miał jeszcze tu zwożenia aut. Chociaż nie no, wyspy Drummond nie tak źle, bo tam jest cysterna, więc Azov i ten bez problemu, Paystar. Oła! Aha, bo ja tu mam, zobaczcie, ja tu mam jeszcze ten podstawowy... Słuchajcie, jak oglądaliście może mój stary, stary film, poradnik dla początkujących o Taidze, ale to znaczy o Taidze, recenzję o Taidze, to ja mówiłem, że dobrze jest w niej zmienić ten błotnik na taki wyższy, bo wtedy się nie uderza tak właśnie o glebę, nie? A ja oczywiście przeoszczędziłem i tutaj dałem zwykły, ale no jak będę na Tajmir, to tam sobie kupię błotnik, taki wyższy. I będę śmigać Tajgą. Może trochę tu, o, kawałek lepszy, drogi i już jedynka, dobra, to wysoki bieg.
Oj, tu w bagienko nie wpaść. No dobra, już prawie, prawie jestem. Mi się coś wydaje, że blisko chyba przy bramie będzie. Nie wiem, czy w tym tartaku czasem nie będzie to... to... miejsce, gdzie ci trzeba oddać graty. Płyta betonowa, a zaraz, czy ja nie mam przyczepy z płytą betonową gdzieś na mapie? Była, ale do przyczepie do skautów chyba. A nie. Aż tam? No dobra, ale tu jest jedna przyczepa i co tu jest? Nie ma. Z jedną płytą betonową taki kawał jechać? Aj. Wiecie co, to ja w ogóle tą przyczepę, to ja tu ją targam. To sobie zostawię. Czym tam pojechać sobie na czarną rzekę? Oj! Moment, przerwa. No, aha, chwila, słuchajcie, no ten, żonka dzwoniła, nie? Jak tam dzieciaki, jak tam tego, tego, bo przerwę ma w pracy. No, więc trzeba było odebrać, porozmawiać. Zdać ten raport sytuacyjny. O, proszę, ja tutaj mam, o. Paystar. Ale wiecie co? Ja sobie zrobię zamianę. Zmień pojazd. Chociaż coś czuję, że mi to wyjdzie bokiem. Ale ja sobie pojadę Paystarem. Dawno nim nie jechałem i... a. No dźwigi tutaj naprawdę, te amerykańskie są o wiele lepsze. Jeszcze w tym, w Bandicie też ten podnośnik jest całkiem spoko. O proszę, o wysoki bieg, cyk. Bez blokady, bez AWD. Ale tu pod górkę nie wiem, czy on pójdzie. Oho! Proszę, Paystar jak ładnie tu idzie. W zasadzie, wiecie co, ja tu nie będę oszczędzać, ja tu mam sobie AWD. Bo ja za chwilę będę się tankować. Już tu zaraz cysterna jest, ona ma tyle paliwa, że mogę spokojnie sobie tutaj... spokojnie się pobawić i... nie muszę oszczędzać.
Dopiero od cysterny będę musiał oszczędzać. O, Paystar tutaj ewidentnie ma mocniejszy silnik. Tak, ma mocniejszy, bo mu wszystkie przecież modyfikacje znalazłem. Albo nie, inaczej stronę. Więc 34 literki jeszcze tam mi zostało. Moja tak się rozbuja na tym wysokim, to jest całkiem spoko. Tu na skróty. Przez środek nie jadę, bo jest błotko. Okej, to trochę niebezpiecznie było, ale... Rozbujam się. Czwarty bieg. Na czwórce pewnie nie podjedzie, bo błotko jest. Ojej, ale spalanie mi poszło. Dobra. Pięknie się zakopał, ale to strasznie dużo mnie kosztowało. Spalanie mi tam skoczyło momentalnie, nie? No tu pięknie. Pięknie, pięknie. Może zrobię tak. Pójdzie. Nie pójdzie. O, grubo. Grubo. Jeszcze 50 litrów. No ja będę żałował tego, chyba że na tego Paystara się przesiadłem, bo ja dowiozę te metalowe belki. Ale w trakcie powrotu zabraknie mi paliwa. Chociaż tu fajnie, bo tu tak całkiem przyjemnie. To jest całkiem przyjemny teren. Nawet sobie dam tutaj, o. Trzeci bieg i co? Padnie z tej trójki zaraz. Zanim ja tam dojadę, to tak z 200 litrów mi zostanie.
pojechał. No, no i patrzcie teraz, jak o wiele przyjemniejsza... Znaczy nie, może inaczej, o wiele przyjemniejszy jest tryb trudny od zwykłego, ale o ile prostszy jest tryb zwykły. Bo teraz normalnie, to ja bym zrobił tak, żebym paystarem sobie dojechał oddać metalowe belki, scholowałbym się i bym pojechał sobie z płytą betonową, a tu... Ja nie wiem, czy czasem sobie nie skoczę czymś innym. Mam tam jeszcze Azowa. Ale Azow jest tak powolny. No, tu się ładnie rozpędziłem. Ładnie, ładnie, dobra. Jedno zrobione. Ale to za taki kontrakt to tak powyżej 20 tysięcy powinien dostać. O ja nie mówiłem, że 200 litrów mi zostanie i zostało 201. Dobra, zobaczmy. Zapora. Dobrze, że przeskakiwanie między mapami jest za darmo, bo jakby to trzeba było jeszcze płacić, to... A tu mam ANK Azowa. A tu mam Azowa. Dobre błotko. Ale widzieliście? Tryb zawieszenia zmieniłem na wyż... O, ale dziury fajne. Tryb zawieszenia zmieniłem na wysoki i dała radę wyjechać. No. Aneczka fajna. Nie wiem, czy mam burty kupione do nich. Chyba mam. Chętnie to bym złapał burty i z głowy.
turbą krokodylka. Od razu go zatankuję. Wyrwało od razu do przodu. Tu z paliwem będzie słabo niestety. Ale frajda z jazdy Aneczką. Bezcenna, nie? Części zamienne do pojazdu. No to przyjmę części zamienne tu. Tu mam paliwo. O, tu mam jeszcze modyfikację do wzięcia. Co tu jest? Nie mogę zobaczyć. Modyfikacja? Koniecznie trzeba zgarnąć. Jeszcze jest jedna kwestia, bo jeżeli ja burt nie mam kupionych, ja sobie przyczepę pociągnę na części, na paliwo. Że pierwszy raz jadę przez te pole tak przez środek, zawsze się bałem, że gdzieś tutaj się zakopię, a nie, to przez to pole przez środek nigdy nie jechałem, no bo tam idzie się zakopać. O, chociażby tutaj. O, ładnie. No, z paliwem trochę słabo. Nie, no to już nawet nie jadę tych burt sprawdzić. Od razu jadę po części zamienne i po paliwo. No, jak będę po to paliwo, to będzie trzeba się od razu zatankować, bo trudno wyda się z 300 dolców, ale co zrobić, co zrobić. O jeny, na dole miałem cysternę, ale dałem ciała. Ale ta przyczepa mi się tam buja. Nie! Ale fart! Ale fart, szybka kontra, nie?
Bo to tu grubo otwarciło. Części zamienne do pojazdów. No dobra. Ej, ty się nie wywalaj, przyczepo. Ty mi się tam nie wywalaj, bo ja nie mam podnośnika. Czyli za szybko jechałem. No, a neutralnym? Aj. Po 24 literki. Ja zawsze tamtędy wjeżdżam, tym razem sobie wjadę tędy. Będę musiał sprawdzić, czy muszę się zatankować. Gdzieś po drodze coś jest. To stary dom mam tu dowieść? Dobra, to ja muszę się zatankować. $164 kosztowało. Kosztowała mi ta przyjemność. Myślałem, że więcej będzie kosztować. Stary dom. Ja pamiętam, że przy tym starym domu był Scout 800 do wyrywania. Patrzcie, czy ja mogę. Ja w zasadzie mogę pojechać tędy. Od razu tu w prawo. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ta droga może być taka pod Scouta. Niezły podjazd. Niezły, naprawdę niezły. Oj! Jedyneczka. Teraz wysoki. Tam parę kontraktów też było z tą chatą tutaj.
wąsko. A droga jest tam, dobra, bo tu chciałem pod skałki już jechać. No, nie wiem jak to zrobiłem, ale zasnąłem w skałkę. Dobra, i tu wygląda, że jestem całkiem blisko. Nie! Nie, tu jest przejazd dla skauta. Ja tu się nie zmieszczę z tą przyczepą. Ja. Aha, dobra, przy starym domu. Sorry, to nie było tu. Tutaj był skaut 800 do wzięcia. Ale ja tu się nie zmieszczę. Może bym się zmieścił, ale przyczepa się nie zmieści. O, jak zwykle pod górkę, nie? Ty, przyczepa, a ty sobie sama tam spadałaś, nie? No powiem wam, że to takie... O, czekajcie, coś tu da się zrobić. O, właśnie. Dobra. Ja muszę wrócić aż dotąd. No nie fajnie. Ale ja mówiłem, że tu będzie trasa jak dla skauta. No i była trasa jak dla skauta. Niestety. Też tak wąsko, no ale no... Tajga jest wąska, więc spoko. Dobra, i teraz nie tu. Tu? Tak, tu. Teraz wam pokażę fajną technikę hamowania wysokim biegiem. Pyk. No. No i zostanie ta płyta betonowa nieszczęsna.
Dobra, muszę tu gościa zostawić, no co, przecież go nie będę tam... Nie będę mi wracać taki kawał. Tylko najgorsze jest to, że za bardzo nie mam żarówki, żeby to zrobić. Zaraz, mam ciężarówkę, żeby to zrobić. Chwila, moment. Mam chyba... Mam? Nie mam. No nawet nie stać, żeby coś kupić. Ojej, nie no, tego na pewno nie będę kupować. Nie. Szkoda kas. Ja tu muszę właśnie zbierać kasę. 35 tysięcy mam, to nie. By nie trzeba azowem się wyjechać. Płyty betonowe. Zaprzczepa, to co to jest zaprzczepa? Cysterna, ale pewnie pusta. Jest długa. Stąd mam zabrać. A tu mam przyczepę jedną. Mam przyczepę drugą. A już może, ale to jedna płyta betonowa. Całą długą przyczepę brać. No, brać. Pole na 2000, ojciec brać. Dobra. Płyta betonowa. A na Drummond trzeba jechać. Jeny, jaki kawał tu będzie. I to już jest czwarty bieg. No jeny, to tutaj po prostu w tym Azowie to można dać. O ile jest, chociaż wątpię, ale powiedzmy, że jest ten pomad. I w tym momencie odpalacie sobie smartfona, czy tableta, czy MacBooka, czy cokolwiek, czy jakiegoś laptop. Oglądacie odcinek Riz Roxa. I zanim się skończy odcinek na kanale moim Riz Roxa, to już to wy będziecie w połowie drogi takie mazowe. Ale ja już nie zdążę tego w tym odcinku zrobić, ale sobie odbiorę te płyty betonowe. I będę jechać następnym. Zakończyć ten temat, no bo to już chyba mało mi zostało, tak prawdę mówiąc. To już chyba ostatnie zadanie w ogóle takie z kontraktów i więcej już zostaną czasówki, jakieś zadania na mapie zostaną i to wszystko, nie?
Okej. Płyta betonowa, pięknie. Ajaj, wyłącz silnik. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku z trybu trudnego. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia w następnych moich odcinkach. Z tej strony Rizrox, trzymajcie się, pozdrawiam, hejo!